And you, what would be your story of humankind? Hej ho, witajcie w Humankind. Troszeczkę spokojniejszy odcinek nam się szykuje, bo już chyba w tym epizodzie walczył nie będę, tak mi się wydaje, bo oczywiście jeśli ktoś mnie zaatakuje, to będę musiał walczyć, ale sam nie planuję nikogo bić, także zakolejkowałem sobie w miastach dużo rzeczy po to, żeby oczywiście nie robić tego na nagraniu, aczkolwiek za chwilę pokażę co i jak. Tutaj rozdzieliłem te rydwany, bo jeden leci tu, założyć posterunek, a drugi tu, założyć posterunek. Po to, żeby Memphis sobie wzięło te obszary, co prawda niczego konkretnego na nich nie ma, ale chciałbym tę grę sfinalizować zwycięstwem, czy projektem kosmicznym, nie zwycięstwem, bo o zwycięstwie zawsze decyduje sława, której mam całkiem sporo. Ale właśnie te projekty kosmiczne, a na wyspach jest to całkiem przyjemnie robić, bo tu dam, potrzebuję tu jakiegoś obszaru, a ja tutaj niczego robił nie będę takiego szczególnego. Osady, morze i te rynki, o właśnie, dlatego chciałbym to już teraz zająć, bo mogę wejść do kolejnej epoki, ale czekam aż sobie porobię te rynki. Także taki plan, szanowni państwo, no i w miastach głównie właśnie rynki, nauka i ewentualnie produkcja. Plus stabilność, jeśli gdzieś tego potrzeba. A tu generalnie, zobaczcie, mam ten, świątynię Artemidy, to nie jest jakiś świetny cud do świata. Zaraz wam jeszcze pokażę, ale są takie. I naukę dają dzięki temu dogmatowi religijnemu. Także tutaj w Kermie nie kolejkowałem, no bo wiecie, o i wszędzie tak mniej więcej ustawiłem sobie to, żeby 12 tur było, bo po tych 12 turach zacznę budować statuę wolności. No nawet tu jest 12. Dałem te osady, pokażę wam je potem. Bo tu coś wyszło, 20 parę produkcji i kilkanaście żywności, też ze 20, także fajne pole to było. Tam gdzie fajne te osady mogłem zrobić, tam sobie zakolejkowałem właśnie je. O, tu trochę dłużej niż 12. Tu w ogóle ciekawa sprawa. Tutaj muszę te już się robi ta stabilność, zwiększa się. Także zakolejkowałem rynek, żarcie, żeby szybciej rosło. I też produkcja. Tu niewiele rzeczy na razie mogę robić. Za chwilę wrócimy do tego miasta w Ushagani, bo ono śmieszne. O, tutaj 9, czemu tutaj 9? A tutaj jeszcze, dobra, wrócimy do tego ewentualnie. Będziemy musieli, tu 13 to ok, tu 12 też wyszło. Pokazuję kolejki, to też 12. Toledo będzie fajnym imperium. No i tutaj właśnie, nie wiem jak to się stało, że to jest moje. Bo to przecież był ten obszar, z którego zrezygnowałem w traktacie pokojowym, tak mi się wydaje. I ja go plądrowałem, ale się tutaj cofnąłem tą jednostką, no bo przecież nie będę plądrował swojego posterunku. Niż bym mógł to włączyć do tego, ale tu mamy te problemy ze stabilnością. Chociaż w tym posterunku, czekajcie, mamy 8 przemysłu, 21 żywności, to nie jest takie złe. A nie, tu mamy 131. O, ale żywności to tu jest nieźle, to by się to miasto szybciej rozwijało. Tylko ze stabilnością może być problem. A spróbujemy. Nie wygląda to źle. A już ludek rośnie. Bo teraz go trzeba dać tu, żeby produkcja szybciej grzała. Do przodu. Nie, to mi się nawet podoba. To nawet dobrze to wyszło. Dobra, to grzejemy, bo jest ok. Ustawiłem sobie tutaj te jednostki, bo ten Neapol będziemy atakowali. Napatę będziemy atakowali. Ale nie teraz jeszcze. Nastrojów wojennych musimy zebrać. I z Kermą połączę to i tę napatę pewnie też i kiedyś może to. I będzie taki piękny obszar. Taki jest ten plan, szanowni państwo. Mam nadzieję, że się uda. Jak nie ucieknie gdzieś na jakieś wyspy Agamemnon, to zginie całkowicie. A wolałbym, żeby uciekł, skoro i tak podbicie całkowite Civki nie eliminuje jej z wyścigu o zwycięstwo, czy z punktacji końcowej, to se może przeżyć. Niech sobie założy tutaj. Chociaż tu jest ropa, ale niech ma. Niech sobie idzie tutaj zakładać, o tutaj. Te swoje imperium, w cudzysłowie. Niech idzie. O, to lubimy. Wydarzenie osmozy, to też lubimy. 328, galancie, ale nie przyspieszyło jakoś tam pełno. Pełnej tury, może tak. O, roszczenie, to lubimy. Ale nie. Z nią to nie lubimy.
That trifle? It's z nią się nie chcemy bić. Keep talking. Maybe someone else. My się tutaj z Zagusiem. Greetings. To what do I owe this? Nastroje wojenne. O, rosną troszkę. Dobry, dobry, dobry. Nie ma roszczeń. No właśnie, trzeba by zrobić roszczenia jakieś. No to weźmy, zaproponujmy. O kurde, o, otwarty, nie. Dawaj mapę, o, dobre. Odmówiono, bardzo mnie to cieszy. I teraz mamy kryzys, i o to chodziło. Odrzucono, złóż żądania, dawaj to. Odrzucono, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, to czekamy, czekamy. Tak to właśnie ma wyglądać. Wrócimy do tej bitki z nim. Bezczynna armia. To chciałem tutaj zostawić. To się wyleczyło, to też zostawiamy. No, zakolejkowałem was chyba, nie? Pierdoły. Aha, bo ja pływać nie umiem jak normalny człowiek? No, zaraz się okaże. Zobaczymy, co ta zrobi jednostka. Nie, no umiem, przecież pływałem już. Tylko na głęboką wodę może nie chciał. Jezu, jak to idzie naokoło. No, leczcie się. Aha, bo to też dotarło teraz, bo zakolejkowałem tutaj. Za to... O! Zrobił coś. Gana, gana. Co, co? Imperium Gany osiągnęli nową epokę. Jezu, to imię powinno być. Imię. Tu mamy Ganę? Nie no, jakieś to jest dziwne. Dobra, ale spadł lud... O, ludek spadł, to trochę niefajnie. Ta osmoza tutaj ciągle, bo takie graniczne miasto. Dobrze. Zablokowane. O Jezu. Tymczasowo przerwana. Co za bzdura. Jak to się stało? I dlaczego? Kto się z kim bije? Jakoś stąd? Jejku, jaka droga. Tu na ode mnie brała. To też te szlaki są dziwne. Dziwnie tutaj działają. Wiem, że morski po prostu i tańszy jakoś tak tędy leci. Ale też nie wiadomo, jak to zostało zablokowane. Po prostu jest info, że zablokowane. Nie wiadomo dokładnie, o co chodzi. Efekt znamy, nie wiemy o przyczynie. Brutalnie przerwane. Kto, co, jak, to bym wiedział, to bym jakoś tam kombinował. O, złóż żądania znowu. Zajęło terytorium... Co? O, czekajcie, czekajcie. Tu, zrobił tę wyspę. O, dobrze. Nie będę składał żądania. O, to przeżyjesz, chłopie. Patrzcie, podpowiedziałem mu przed chwilą i przeżył. Dobrze. Możesz się tutaj osiedlić, chłopie. Pozwalam ci. Dzięki temu przeżyjesz. Dobrze, stabilność rośnie. Ryneczków już tu robić nie mogę, żadnych nowych. Ja bym sobie produkcję na pracownika. Polityka zrównoważona. Ciekawie to ustawia, nie powiem. Rozwój miasta. Tak i tak. Potrzebujemy tutaj slotów na produkcję. Tu jest miejsce na pracownika, bierzemy. Bierzemy. Tylko, że ja to... Kurde, czekajcie, nie, po co ja to robię? Przecież ja to splądruję, to miasto. I to mi zniknie. Dzielnie mogę robić. Fajnie by było wchłonąć, ale widzimy, jakie to drogie. A odwrotnie? Tańsze, ale też drogie. A może i wchłonę? Jeszcze nie wchłaniałem chyba. Ale to i tak nie ma sensu tego robić. Bo to chyba nie przejdzie, nawet jak w tym mieście nie ma. Lepiej dzielnie trzepać. Kurde. O, taki port, taka osada, tylko że tu stabilność spada. Dobra, zerknijmy, jak to wygląda. Są też takie. O, to kolejne takie robisz. No niezbyt się to rozsądne wydaje. Ale chyba trzeba, bo jak ja mam tutaj zgarnąć tę stabilność? Albo to splądruję, kurde, rzeczywiście już tą armią tutaj założę sobie miasto. Mam dwa koła, mogę to przyjąć.
O kurde, dwa koła? To jak tutaj bym założył posterunek, trochę będzie kosztowało. To jest blisko jedno drugiego, to dwóch kół na pewno nie będzie kosztowało. Tylko kilkaset tych wpływów pewnie. Ja to jednak wchłonę, bo wchłonięcie polega na czym? Ciekawe. Ale zasady bym wolał wydać, kurde. Cholera. No tu jest problem z tą stabilnością. Tu rośnie. Dobra, nie. To tego się pozbywamy. Robimy tutaj dzielnie w takim razie. Jednak dzielnie robimy. Osadę gdzieś jakąś fajną? Jest słabe. Beznadziejne wręcz. Ale bym sobie te pola zgarnął, ale nie, to beznadziejne. Przemysłową bym sobie dała, też słabiutka. Nie ma sensu tutaj robić. Absolutnie. Nie, no to muszę to połączyć, no chyba, żebym port sobie dał. O, to jest niegłupi pomysł. Tylko chwila. Jakbym tu okręt chciał zrobić, to mi go tutaj wytworzy. Pewnie tak by to działało, ale... Ja nie będę tu robił jednostek morskich po prostu i problem rozwiązany tym sposobem. Może jakiś fort sobie też tu machnę? No tam jest 10, ja bym dał tu właśnie. Chociaż tutaj takie rolnicze też by siadły, a może tu? A, bo to już nie moje terytorium. Nie, to fortu nie. Ojejko. Nie, no muszę to połączyć jak najszybciej. Zaraz splądruję, coś wykombinuję. Dobra, ty tu siedzisz. A, idź. O Jezu. Nieźle wyszło. No ciekawe, zobaczymy, bo nie zwróciłem uwagi wcześniej na to, jak ja to plądruję, jak to się potem odradza. Nie no, na pewno bez tych ludzi. I to jest akurat smutne. Na nową religię zakładam, że naszą. I na jej znowu osmoza, to też jest dobre. Okej, 331. O, tu chłopków wysłałem, żeby dołączyli... Do tych? No do tych. Niech sobie siedzą, żeby szóstki były. Tu mamy 3 szóstki. I tu mamy 3 szóstki. I jest okej. I tu jeszcze mamy jedną szóstkę tych starych kuszników. Zobaczymy, coś z tego wymyślimy. Odmówić. Ludzkie atrakcje. Makabryczne pokazy. O! I tu byśmy poszli w złą stronę. Minus stabilność. Nie, dziękujemy. O, to już lepiej. Rehabilitować, edukować. Tu i tu oświecenie, tu stabilność. A tu nauka. No, nauka najważniejsza. Złota mamy, kurde, jakoś dużo. Mógłbym kupić sobie może jakieś rzeczy. Też się to głupie nie wydaje, aczkolwiek niedługo będę znowu jednostki przezbrajał. Do lepsiejszych. No i dobra, splądrujmy to w jedną turkę. To jest sześciojednostkowa armia, także ona szybko plądruje. Bo to jest powiązane z ilością jednostek, które mamy, to plądrowanie. 6 jednostek szybciej pracuje po prostu niż jedna. Tylko, że to akurat szkoda, że nie chciałem zrobić ten port. Dobra, nie, to odwołuję. Odwołuję. Za chwilę, niech się zrobi ten port. I dopiero. W następnej się odezwijcie. Spadek ludności Vancor. No jak to tak? Dragoni, fantastycznie. Potwierdź, no trudno, życie. A tu wzrost ludności. A tu jak zwykle nie wiadomo o co chodzi, coś sprzedałem, eksport, ale dobrze by było, jakby było wiadomo co to jest. Tu będzie widać w sumie. Kupują miedź. No ale to tu powinno widać. Gierka to pokazuje do tego ekranu, a tutaj widać, nie widać, ja ślepy jestem, cholera wie. W historii można, ale to też można było lepiej rozwiązać, żeby to więcej sensu miało. 1300, 317. I tak myślę, żeby tu dać. Po to, żeby... Tu mieć wolną przestrzeń.
I idźmy tak, zróbmy. I tam będziemy kombinować, szanowni państwo. Po stabilności w Memphis to mam taką nadwyżkę, dzięki oczywiście tym... to się zrobi, jak ja to teraz zacznę plądrować? Nie no, powinno chyba, nie? W jedną turę zrobić się ten port. Jak się nie zrobi, to będzie zonk. On się tu robi. Ale w Memphis mam taką stabilność, nadwyżkę stabilności dzięki tym cudom świata. Dobra, zdążyło się zrobić. Fantastycznie. Że wam powiem, że tam se mogę cudować. Wzrost ludności, spoko. Plądrowanie udane. No i tak, tutaj ci ludzie no na pewno przepadli. Teraz będzie mnie to kosztować 1300, 1036. W tym samym miejscu, czy na przykład tu, albo tu. A tu może być. Okej. Okay. I potem będziemy sobie mogli... Już to możemy przełączyć za 22. No to taniej, taniej. No to kurde, w tej kermie jest problem z tą stabilnością. Ciągle się nie chce robić. O, kerma! To niech się to rozwija, spoko. Niech się rozwija, my tutaj... Gra powinna informować, że buduje coś, co się nie buduje de facto. To by było lepsze, sensowniejsze. No trzeba stabilność sobie zwiększyć. No jak malutko, dyszka tylko. Dyszka tylko. Piąteczka tylko. Piąteczka. Tu jest, znaczy tu jest dyszka, tu jest dyszka. Dobra, więcej nie potrzebuję tych naukowych, tu mogę zrobić. To zróbmy to i coś jeszcze, co tę stabilność zwiększy. O, tu jest. Jeden na badacza. Ej, cholera, na tym etapie i w tym mieście to mi to nie siądzie w ogóle. No to gdzieś jeszcze jedną taką, albo garnizon można wcisnąć też. Korci mnie trochę garnizon, na przykład. Gdzieś tu. Albo... nie, tu jeszcze nie mogę, co ja gadam. O, albo tu na przykład. Tylko tu mnie ktoś będzie atakował, to jest mało prawdopodobne. No jeden garnizon ten zrobił. Dobra, dam go tu. O tak. O tak, o, o, o! Aha, to jest to. Nowe roszczenie, to lubimy, ale nie z nią. Zrezygnuj. Nie będziemy jej wkurzać. Pogorszenie nastawienia. Ciekawe, ciekawe. Jezu, zaraz umrzie. Chopie, nie umieraj. Płyń na wody płytkie. O, i tu już dobrze. I tu byśmy poszli 3.12, 3.12, 3.10. Tu trochę bieda. Dobra, tu się będziemy rozwijać. Tu sobie możemy założyć. 3.12. I to wszystko będziemy łączyć. Tutaj coś się złego. Aha, to o to pokazywało. Zagubieni na morzu. No i tymi możemy w takim układzie wracać do miasta. A byliśmy w Tebach tym. Dajmy to na razie. No i zgubiła gierka. Tu. Okej. Ja tu widziałem flotę budyki. Zapewne kiedyś no będę musiał to miasto zaatakować. I ona tu może mnie bić nawet, kurczę. Coś tu trzeba będzie dorobić. Kurde, głód w mieście. Nie no, autentycznie. Jak do tego doszło, ja się pytam. Minus 13. Tu będzie dużo żarcia. Ale zanim to się zrobi, za jedną turę ludek zejdzie. Kurde! Port też trzeba tu zrobić, też żarcie będzie. 12. A jeszcze nie teraz, bo trochę mało. Tu będzie dużo. Co to robi w ogóle? Punkty na badacza. No to ładnie by było, ale tu grzejemy po to, żeby nie umierali. Bo tu będzie dużo tego żarcia. Pamiętam, żarcia i produkcji. O, tu jak ładnie nam stabilność urosła. Fantastycznie. I tu potrzebujemy przede wszystkim coś, co się skończyło. Zakład na pracownika. Fantastycznie. Jeszcze jednego tu dołóżmy.
I tu, o właśnie, zgarniemy te pola i ładnie będzie. A ty wracaj tam, kurde, gdzie miałeś być, a miałeś być... A siedź tutaj. Na razie. Poczekajmy, aż dojdzie. Kurde, prędkość razy 3. To jak to łazi z tą standardową prędkością? Nie, to walka chyba tak szybciej trwa, a łazi tak jak łazi. Już sam nie jestem pewien. Ale... O, jakie ładne. Ale wolno łażą. Otrzymano żądanie od Azteków. O, to nas cieszy. To nas cieszy, bo... Ale nie, to jest to. Ich żądania. O, przekaż Enif. Gdzie jest Enif? Tu. Odrzuć. Jak tam? Wypowiesz wojnę? Wycofano, a ty? Tchórzu. Tchórzu. Szkoda, że wycofano. Kultura Imperium Gany upadła. Zabili tego! To była Gana. Zabili! Kurde! A czemu mi mówią o tym, jak ja ich nie znałem? Kurde! Da się wskrzesić kulturę? Czyli jakoś tak jak w Civkach zdobyć jej jakieś miasto, jakieś Civki i ją przywrócić na mapę świata. Ciekawe. Głód w Memphis? Kurde, nie może tak być. Zaraz tutaj przyłączę to jedno do drugiego. O, jakie drogie. A tutaj będzie jakaś żywność. O, 5, 17, trochę mało. No, trzeba tu port zrobić, póki jest pół darmo. O, 24. No, to tyle, to ja rozumiem. Tylko, że tu już zajmę ten obszar. Ale dobra, to te wyspy jeszcze mogę, bo są lesiste. Tu będę budował może w razie czego. Zobaczymy. No jakbym to przyłączył teraz jedno do drugiego, to by tego żarcia było sporo, ale tu jeszcze... Ale nie, właśnie mi założył. Właśnie mi sympatyczny kolega założył. Dobra, poczekajcie tu turkę. Ej, to mogę to przyłączyć. Ze stabilnością na pewno nie będzie problemu. Uwaga, minus 16, a tu w tym momencie mamy 29. No to. No nie ma głodu. Dobrze. Zmiana nastawienia. Dobra, zobaczmy to. Nie, zmiana nastawienia. Przywiązani. Jesteśmy potężniejsi. Są zależni od naszych. My od ich zasobów, jak ja od niej niczego nie kupuję chyba. Nie no, mogłem coś kupować. Nie, coś kupuję. No ale nie nazwałbym tego zależnością. Ale niech im tam będzie. Coś nowego tu się jeszcze pojawiło. Kto zbił Ganę, się pytam. Pewnie ona. Ty weź mi, babko, jakbyś tak... O, właśnie. A, ona jest wielka, przyjmę. A ja bogaty. Ona wielka, ja bogaty. Możemy tak się bawić. Porównywalna siła, widzicie? To kobitka, kurde, będzie wymiatać może. No i czemu mi ciągle tu wisi? Ale Wiktor też jest, kurde, niezły. Odkryto. Great Blue Hole. Aha, to ta wielka niebieska dziura, która w gruncie rzeczy wcale nie jest taka wielka niebieska, tylko jest taka bardziej fioletowa. Ile cztery koła porypało chłopa? Może to on go podbił? Dobra, obejrzyjmy, co odkryliśmy. Ale żem, kurde, to Wiktor jednak zabił tych ludzi wszystkich. To Wiktor... Wiktor taki, kurde, bojowy. To patrzcie, Mykeny to do gory mają. To z Wiktorem. To jak oni mieli porównywalną siłę? Co za jakaś... Nie, jesteśmy od nich znacznie potężniejsi. To ja tutaj coś zrypałem. Jak zwykle. Lucy. Greetings, sovereign. Are you with me? Speak quickly. Your voice is like... Tell me about yourself. No to... Czy mnie się zdaje, czy Mykeny pokazywali, że porównywalna siła, a teraz już nie jest porównywalna. Ej, Wiktor. Wiktorek jest... niedaleko.
A kto wie, czy tam się do Wiktorka nie wybierzemy? Fajno by było. No tak tą myszkę przyspieszyłem, a i tak to wolno idzie. Odkryto. A nie, to jest co innego, przepraszam. Ty fajne. Fajne, fajne. Jezioro Michigan, ok. Innych rzeczy nie będzie. Chociaż, kurde, ciekaw jestem. Mississippi, Tien Shan, Las Waipau. Nie czytam tego. I tu mamy... To u mnie gdzieś. Aha, to jest to. Fajne. Fajne, fajne. Jak głód, już nie ma żadnego głodu. Dobra, zaraz się będziemy bawić. Kolejnymi fajnymi rzeczami. Kolejnymi fajnymi rzeczami. 10 na 9. O, o, o. Wzrost ludności Toledo. Cieszy mnie to. O, za chwilę się tu zrobi. Głód mieć. No wiem, za chwilę będzie lepiej. Spokojnie. Luksusowymi. Przyjmij. Ona jest też taką otoczona państwem Wiktora, także z nią handlował nie będę, bo to tam jakaś jedna wojenka i po szlakach będzie. Fajne są bonusy z tego handlu. Przyjmij. To w ogóle co to daje? A no tak, no i to może być, to mi się przyda. W czasie wojny z tą napatą na przykład. Dobra, spierniczam już stąd. Czyli wracam tam, gdzie był i ten ziomuś, ten drugi. Potem coś tu dorobię, ulepszę i też będę miał armię, którą pewnie zaatakuje te miasto tutaj. No i Faistos. Tu. I tu. Bo tam głód był. Tu stację kolejową sobie zbudujemy. Port. Port też by dał żarełka, co się głupie nie wydaje. Tylko, że drogi... Ojejku. Tyle to tam. Osady. Ja tu nie zbudowałem gdzieś osady? Tak mi się wydaje, że... No tu jest. Czyli osada nie pokazuje, co wzięła. Bo tylko to pole. Chyba żeby... Czekajcie. Nie. No bo osada wzięła o te pola to i to. Także tutaj było dużo tego wszystkiego. Było 20 parę żywności, produkcji i ociupinę żarcia. Ale teraz już tego nie widać, czyli tutaj też wam nie pokażę. To musicie mi na słowo wierzyć, że było tego sporo. Stabilność, ok. Mogę jeszcze jedną osadę sobie machnąć. O, kliknij się. 11-15 tutaj taka. W tym kierunku się będę rozbudowywał? Niekoniecznie. 6-15. Bo tu są te lasy. Ja bym sobie te lasy jakoś wziął. 4-15. Jedenaście, piętnaście. No najlepsze się wydaje. 12-13. To jak będzie wojna, to i tak będzie problem. 11-15, 12-13. Dobra, weźmy sobie to. Tutaj może coś jeszcze zbuduję, może nie. To miasto raczej na tej wyżynie rozbudowuję. O to mi chodziło. A tu niekoniecznie. Takie wysepki ewentualnie małe zrobię. Centra administracyjne. I tyle. Wzrost ludności, dobrze, odblokowano. Tłumacze, fantastycznie, kurde. I od razu dwie. Piechota liniowa, szanowni państwo. Jeden do armii i saperka. Okopywać się będą mogli. No to za chwilę wojna. Bo na to czekałem właśnie. I tu jest ta wioska. Zgarnąłem te pola wszystkie. To było dużo rzeczy, ale mam wrażenie, że żarcia mi pokazywało więcej, a teraz jakby mniej, ale głodu już nie ma, już rośnie. Czyli się udało, można powiedzieć. Dołóżmy jednego. Wielki piec, niech się zrobi. Znowu ktoś coś... budyka!
Zara ci w pierdziule. Co na niebie, że jest słabsza? Kurde. Zaraz, chwila jeszcze, jak to działa? Całkowicie zabronione, okej. Nie, to już mi wolę, żeby mi to zabiła, ja sobie to odbuduję. I się zemszczę kiedyś oczywiście. O, i się zemszczę, nie ma żadnych awansów, to tam spoko. Zemszczę się, małpo, bredna, zginiesz, przepadniesz. Czekajcie, bo mamy trochę tych, to trzeba zrobić. 24. No i tu. Tu się będziemy rozwijać. I teraz jeszcze to musimy zrobić oczywiście. 11.43. To mi wzięło to, to mi wzięło to. Może być tu w sumie. Jeszcze jedno takie i potem wchodzimy w nową kulturę. Chcemy sobie przyjąć jeszcze to. O Jezu, jakie drogie. No, to trochę nie fajnie. Kair, Kair, Kair. Irenka. Jak tam ta kerma? No, rośnie, rośnie, rośnie zdrowo. Dobra, i tam już będzie się robił wreszcie tamten. Sami wiecie, rozumiem. No, też nie mam. Ale będzie się robił rynek. Ma i lozik. Tylko, że zdrożało przez to, kurde, trzeba było poczekać. Trzeba było poczekać. No niestety, taki ze mnie gamoń. No jejku, trzeba było poczekać. No ale trudno. Bezczynne miasto. Jak żem zrypał, to żem zrypał. 4-4, rozwija się elegancko. Dobra, jeszcze jedno. 27, prosimy, prosimy. I potem jeszcze jedno damy tutaj. 25, 4 będziemy mieli i to wystarczy chyba, żeby tutaj jako tako się budować. Jako tako się budować. Na rolnika. Dajmy. Nad rzekami. Nie, to jest port. A jest nad rzekami? To jest dwa żywności nad rzeką. Też to trzeba zbudować. Na przylegające. Potem będzie to fajnie działało, jak to się zrobi. No i to będzie miasto frontowe. To tu bym właśnie zrobił te rzeczy, które zdolność bojowa... O właśnie. Jakiś fort by wypadało. Tylko gdzie ja się tu będę bił? Pytanie za milion punktów normalnie. Kurde. Wcale bym się nie zdziwił, jakbym się bił może gdzieś tu. To z Polakami w pierwszej kolejności. Z budyką. Czyli właśnie gdzieś tu. To jakby ten fort dać może... Na przykład... No tu się wydaje fajny. Jakby dwa nawet zbudować, tu i tu. Albo tu fort. Tu można by trzy te żywnościowe, żeby to miasto się rozwijało jako tako. Chociaż tutaj też rzeki mamy, też by można było. Czyli albo, nie no nie, żeby trzy w kupie były, w trójkącie. Potem połączymy to jakoś z tym. No dobra, tak kombinujemy. I cóż tu jeszcze mamy? Przejść do nowej epoki. Znowu mi pokazują? Wybierz później. Tutaj zbieramy gwiazdki, także spokojnie, nie grzejemy się. Jeszcze jedną turkę sobie klepnijmy. No i kurde, tyle ich było. Znaczy było ich trzech. A chyba zostanie jeden, bo ci dopadną ich. Jeszcze jedną szybciutko turkę zrobimy. Dostępne nowe reszczenie, są kolejne gwiazdki, 9,5, uwaga, nie, jeszcze, kurde, to Wiktor szaleje. Wiktora, no i kurde, zaatakowali mnie. Złóż żądania. Koniec zabawy.
Zaraz cię pójdę zaatakować, małpo wredna. Jak nie będziesz atakować. A cholera. Patrzcie jaka małpa, no. Ajajajajaj, szanowni państwo. To oznacza jedno. Musimy armię przestawić. Bo idziemy na Polaków i chyba już niedługo. W ogóle to można przerobić już teraz, żeby nie ryzykować do piechoty liniowej. Tak jest. Że nas zostanie wojna z kusznikami. O. I tu mielibyśmy piechotę liniową. Bardzo dobrze. To też przezbroimy, bo to najsłabsze. To jeszcze w razie czego można by zostawić i to w razie czego można by zostawić. Czyli tę szósteczkę dajemy. No dajemy gdzieś tu. A tym idziemy gdzieś... O, gdzieś tu. Zobaczmy, ile to punktów ruchu ma. Dobra, to może stać na razie tutaj. Okej. Okej. Zmiana nastawienia. Zaraz jeszcze w to poklikam. Znowu 36 minut. Rozrywka. Ruchome obrazy. No fajne medium. Tu byśmy szli w tym kierunku. Ojczyzna. No i tam mieliśmy iść chyba. Bo to już mam zrobione. Dobra. Jest też takie osiągnięcie, żeby takie rzeczy ogarnąć sobie. I bym chciał, to znaczy każdą ideologię na maksa zrobić w jedną czy w drugą stronę. Nie mam na to. Zaraz sobie jeszcze popatrzę, a teraz się już żegnam. Będziemy oczywiście robili za chwilę kolejny rynek. Potem tę statuę, nie, potem Big Bena i potem wchodzimy z nową kulturą do kolejnej epoki. I wojenka oczywiście. Także tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.